Wylądowaliśmy na ulicy Głogowskiej 99 i lecimy do tureckiej szamy, która znajduje się za mną. Jak tam było 4,1, bardzo dobrze. 4,5, tak samo dobrze. To tutaj jest 4,7, nie wiem czy oni tutaj zasłużyli, żeby być jeszcze lepszym od tamtych. No naprawdę, jak na razie Poznań, miasto doznań kebabowych się okazuje. Jest smacznie i zobaczymy, czy szamka również trzyma poziom 4,7, no czym nas zaskoczą, że są lepsi od tamtych, przynajmniej na Google. Zapłaciliśmy 31 zł i tutaj mamy tylko wołowinę, mięso, nie? Ale tutaj już są klimaty warszawskie. A nie, pan mówi, że za 15 dni będzie też kurczak. Będzie kurczak za 15 dni, ale tutaj klimat masz warszawski, bo masz takie jak tureckie w sensie, no klimat turecki, ale w Warszawie takich się dużo, jak Efes, coś takiego. Troszkę warzyw, główną tutaj rolę gra mięso i po prostu do tego sos. Nie takie ożywienia, jak mieliśmy w tych przed chwilą, w Keps Number One i w... Kurde, cały czas zapominam tą nazwę. W tym pierwszym kebabie, no. W każdym bądź razie tutaj mamy taki już typowy, taki, który my chodziliśmy. Kebabowski, FS, Sewa, Sapko, to coś takiego dostaniemy tutaj, nie? Tu nie ma mieszanki, tylko sama wołowina. Sama wołowina, 100%. O, tutaj jeszcze panienka z okienka. Mieszany, mieszany? Kebab mieszana, mieszana. 1800 opinii, najwięcej opinii na razie ze wszystkich tych trzech. Po pierwszym było 1200, w drugim 900, a tutaj 1800 i 4,7 najwyższa średnia. I to też mały 31 zł, tylko właśnie pan nabił 29 zł kebab i 2 zł sos ekstra, więc nie wiem o co chodzi, ale 31 za całość, nie? Ale bardzo mieli co, od razu zapytali tutaj. Bardzo tak, proszę, tak, teraz o, do nas. O, taki deser. Dzięki. Czy to jest teczka? To jest sól, tak. Tak, to jest na ryżu. Do nas, no. To jest, wiesz, które to jest? Proszę. W Midpointzie sobie jadłem, ja lubię. Sprawdziłem. To smakuje jak budyń trochę, tak, taki, ale budyń, nie jest budyń. Bo to na ryżu. Ja to uwielbiam. No, taki. Proszę, zapraszam. No, dziękujemy bardzo. Dostaliśmy sutlak, ja uwielbiam sutlak. Oczywiście gratis, no, bo dostaliśmy. Ja jestem najedzony, ale... Ja to lubię. To jest dobre. Tutaj nas przekupili nas sutlakami, czyli tymi deserkami z takim pieczony, tam jest ryż z mlekiem chyba to jest pieczony. On jest deserek taki, ja go bardzo lubię. No ale my nie jesteśmy przekupni, więc oczywiście go przyjęliśmy. Ale nie wiem w sumie po co, bo to ryż się zapcha, a my jesteśmy pełni od tych kepsów już. Teraz wyszła jakaś rodzina z dziećmi, to jest ruch, cały czas coś wchodzi, ale wchodzi rodzina z dziećmi, dziecko z balonami, wchodzą, tam ich czwórka, a ten chłop zalady już nas myli, masz tu proszę ten, jeszcze nie weszli, nie zdążyli usiąść, bo to chcieli usiąść właśnie. Atmosfera taka spoko, nie? Bardzo swojsko, to jest taki ziomek twój z osiedla, taki lokal, do którego cały czas chodzisz, i masz takiego ziomka, który zawsze, a tam siema, wiesz, to tamten, to tu dokładnie tak jest, a pierwszy raz ich widzimy, nie? Mamy już tego kepsika i powiem wam, że on wygląda już tak jak bardziej w Warszawie i tylko ten lawasz jest dosyć gruby, spójrz, to jest taki naleśnik jakby, właśnie się tego obawiam, ale jest fajnie przypieczony. No i co, mamy tu samo wołowinkę, a te 2 złote to było nie sos, tylko opakowanie na wynos, ja się z chłopem tam nie dogadałem. No dobra, to jedziemy w to. Jestem bardzo ciekaw, jak to się ma na tle Warszawy, bo te wcześniejsze dobre były, ale one były takie troszeczkę, wydaje mi się, inne od tego kebaba, który się kojarzy z kebabem, no bo jednak były takie trochę kombinowane, te sosy, takie curry, takie tu, taki, no ten tzatziki, były troszkę inne. A tutaj mamy taką turecką klasykę, no i wjeżdżam w nią. Tam jest pomidor. Pierwszy gryz i od razu czuć główny tutaj sos taki, który jest również pieprzny, ale jest bardzo fajny. Czekaj, wjadę dalej, bo tutaj jeszcze jest dużo tego lawaszu. Dużo lawaszu, ale on w ogóle nie zamula. Jest mięciutki, nie gumiasty, kompletnie nie. Czym się różni ten kebab od poprzednich? Tym, że w nim jak się go gryzie, to główną rolę gra tutaj mięso, które jest bardzo dobre, naprawdę bardzo dobre, Bruel. Jest tutaj grubo krojone, widzisz? Bo jak masz takie dobre mięso, nie musisz go tak cienko kroić, żeby to było zjadliwe. To jest naprawdę bardzo dobre, czuć to mięso jak się gryzie, że to ma, jest w spłatów. Wiesz, normalnie całą strukturę mięsa. Natomiast naprawdę tutaj reszta jest dodatkiem. Główną rzeczą jest tutaj mięso. Ja to chyba najbardziej lubię w kebabach. Najbardziej to lubię. Do tego mięsa masz tylko troszkę warzyw. Pomidorek się fajnie wyczuwa.
Jest kapusta też czerwona, ale nie jest jej dużo. Naprawdę dobry kebab wróbel. Najlepiej mi smakują ze wszystkich dzisiaj. Ale dlatego, że tu główną rolę gra mięso, a nie na przykład że sosy, które może i są dobre, ale no przejmują całego kebaba. Jak ja jem tutaj kebaba i czuję, że jem kebaba, czuję, że jem dobre mięso, najlepiej mi to smakuje. I kurde, 9 kurde jakbym dał, to jest taki poziom, mi się wydaje, że ogólnie troszeczkę nawet lepszy niż Efes. A Efes jest 8,5. Dla ciebie. Tak. Dla mnie. Fajnie ten sosik, ale nie jest ostry. Nie jest ostry jakiś. Lekko pieprzny. Powiem tak, lawasz dobry. Mięso jest porównywalnie dobre jak w Efesie. Lawasz jest lepszy. I lepsze są sosy. Tam ja narzekałem na sosy, mało warzyw, tutaj cała reszta jest lepsza. Dla mnie 9. No to dobre jest. No, a wyżej to już tylko... Kebabowski. Kebabowski. No, to jest poziom... A ile miał Esnaf? 8,5 chyba. 8,5? Kurde, no to nie, jest... Esnaf, chodzi ci o Sawę. Sewę, Sewa. Esnaf miał 8,5, Sewa miał 9. To ja bym tak dał. 9. Naprawdę świetny kebab. To powiem tak, Warszawa, konkurencję macie przeogromną tutaj. Przepyszna jest ta szamka. I bez dodatku. Nie, to jest szamka, przepraszam. Przepyszna jest ta turecka szama. Naprawdę świetne. Mięso tutaj gra główną rolę, tak jak być powinno. Świetny lawasz, który nie przeszkadza, wręcz dodaje smaku. Dla mnie 9. Ładnie wygląda to mięsko. Nie widać, żeby było jakieś tłuste kawałki czy coś. Wiesz, czego mi tu brakuje? Kurczaka. No, dla mnie no to jest no, taki kebab okej, no. Ja się tak nie fascynuję innymi mięsami niż kurczakiem. No ja wiem. Dla mnie to jest takie mocne 7,5. 7,5? Mocne, nie, dobra, 8. Nie, no jest w porządku. No. Jak Efes. Dawałeś Efesowi 8 chyba, nie? Efesowi dałem 7,5. Kurczę, grubo krojone, ale jest dobre. 8, daję 8. Jeszcze se gryźni. Zależy czego szukacie od kebaba, bo jeżeli szukacie właśnie czegoś, co ma naprawdę dobre mięso i będzie tutaj głównym bohaterem tak naprawdę w tym kebabie, no to miejsce. Jeżeli szukacie czegoś, gdzie te dodatki jednak, tam ta swoja unikalność, tak jak w kepsie, tak jak w tym wcześniejszym, te bardzo dobre sosy, no to może jednak tam warto szukać. Ale tutaj wołowina jest świetna i naprawdę je się to przyjemnie. I w ogóle przez ten czas, jak przyszliśmy na początku, było kilka osób, a tutaj się rozmnażają wręcz ludzie. Spójrzcie. I tu przemiał jest niesamowity, bardzo dużo osób przychodzi, odchodzi już z kebabem, szybko to idzie. Naprawdę na małej powierzchni tam 4 osoby pracują. Naprawdę dobry kebab jest, dobry kebab. Wiecie co? Oddajmy pół punkcika jednak, na 8,5, a wiecie dlaczego? W Warszawie te małe kebaby, one kosztują 2 dychy. Tutaj kosztował 29. 8,5 jednak. Dobra, zapłaciliśmy 31 zł. Wolałbyś zjeść tego czy poprzedniego nam? Tego. Tego bym wolał. To tam jest za duży. Zależy, czy bym miał go jeść przez 2 dni, czy przez jeden. Jak przez jeden to ten, jak przez 2 to tamten. Bo tamten był z 2 razy większy. No nie oszukujmy się. Ten w Keps number 1 był z 2 razy większy, ale był całkowicie innym kebabem i moim zdaniem ciężko jest wręcz porównać ten kebab do tamtego, bo to są dwa totalnie różne uniwersa. Zależy z czego się po prostu szuka i co się lubi, nie? No bo to jest totalnie inny kebab. Ciężko to jest porównać, kurde. Całkowicie inne dodatki, wszystko inne. To jest, daje 8,5 ze względu jednak, że to kosztuje 29 zł. I to jest mały. Chociaż on był spory jak na mały. Ale no 8,5, chociaż najlepiej mi z tych dzisiaj smakował. Ale jednak jest troszkę mniejszy niż na przykład tamten za 3 dychy. 8,5, uczciwie, jak na razie dla mnie najlepszy. Idziemy dalej. Jesteśmy już pod ostatnią miejscówką, na szczęście, bo nie mamy totalnie już miejsca na kebaby. I jest to Tonir Kebab, który znajduje się na osiedlu Lecha 129A, jeżeli dobrze pamiętam, z nawigacji. I tak, zjemy tutaj też całkowicie innego kebaba, bo to jest kebab dla dzbana, więc coś dla nas. A nie, kebab z dzbana. Kebab, ale żarcik co? Nie, dobra. To jest kebab z dzbana, coś innego. To jest jakaś chyba ormiańska kuchnia. Tak, natomiast zaczynaliśmy od średniej 4,1 na początku, potem było 4,5, potem 4,7 na Google, tu ma 4,8. W każdym z tych miejsc było świetnie, tutaj tak samo musi być świetnie. No i powiem ci, że no, jestem bardzo ciekaw, jak wygląda taki kebab dla typowego dzbana.
Sprawdzamy? Sprawdzamy. Idziemy. Ale nie dojemy całego, bo to nie ma opcji. Mamy już naszego kebaba z dzbana. Widzieliście zapewne na przebitkach, chyba że dopiero teraz puścimy. Wygląda to co najmniej ciekawie. Spójrzcie, to jest generalnie robione na takiej szpadzie pojedynczej. Cały długi taki kawałek baraniny w tym przypadku. Jeszcze była do wyboru wołowina. My wybraliśmy wołowinę, no i to mamy przekrojone baraniny, na pół. Nie, a przepraszam, baraninę wybraliśmy oczywiście. I to jest przekrojone na pół. O, tak wyglądałoby całe. Jakbym połączył, a wygląda to tak, bo na pół przekrojone. 29 zł taka porcja. Wydaje mi się, że ona jest najmniejsza. Ogólnie, ze wszystkich tych kebabów jest on najmniejszy. Ale chyba mięso najwięcej. Ale mięso, tutaj spójrzcie, to jest z całego tego szaszłyka tak jakby, no. Ta szpady, no, która poszła do tego dzbana. Ogólnie wygląda to naprawdę ciekawie, czegoś takiego nie jadłem. I to jest 100% baran. Tak, to jest 100% baran, bo na takiej szpadzie można to zrobić. Bo jakby było na tym donerze, to nie byłoby szans. Jest też dostępny kurczak, tylko że on jest właśnie już z donera. Natomiast tutaj mamy bardzo podstawowe, jeżeli chodzi o warzywa. Mamy tutaj kapustę, sałatę, pomidor, chyba to jest ogórek jeszcze. I pan pytał o kolendrę. Pytają się tu każdego, czy kolendrę lubi. No bo jak wiadomo, około 15% populacji nie lubi kolendry, bo czuje, nie wiem, mydło czy coś tego pokroju. I jest kilka sosów do wyboru. My wybraliśmy sobie tutaj pikantną paprykę i miętę. Więc ta mięta od razu mi jakoś podpasowała do tego barana. Pan powiedział, że faktycznie ona jest najpopularniejsza. Jeszcze była słodka papryka, było barbecue, jakiś sos z Jackiem Danielsem. Dobra, jedziemy, bo zaczyna padać. Więc nie będę się rozgadywać. Jestem ciekaw, jak wróblowi podejdzie ta baranina, bo jednak wróbel za baranem nie przepada. Leje się. Dobra, jedziemy. Pikantno. Tak. Czuć tę pikantną paprykę. Zajebista jest ta baraninka, wróbel. Tobie posmakuje. Myślę, tak, że tobie posmakuje. To jest totalnie sama baranina, nie wołowina. Naprawdę smaczne to mięso i jest tak mocno pieprzne. Ale to tak totalnie pieprzne, nie wiem, czy to od tego sosu, ten paprykowo ten, czy to jest to mięso, ale wydaje mi się, że to mięso jest tak doprawione. Fajny jest ten ostry tutaj smak, bo jest totalnie pieprzny. Taki pieprzny na języku. Nie wiem, o co chodzi, ale dzisiaj cały czas mi zostaje ten pieprzny smak na języku, który jest fajne mrowienie. I to jest coś fajnego, bardzo smaczne. Ale czy lepsze niż ten wcześniejszy? Ale ta pieprzność, powiem, nigdy nie jadłem tak pieprznego kebaba, żeby czuć to pieprzny smak. Naprawdę jest to fajne. Nie wiem, jak tobie podejdzie ta baranina, ale mi się wydaje, że ci podejdzie. Naprawdę jest to dobre. Zaczyna padać deszcz, więc ja się tutaj nie będę rozwodzić, tylko jak najbardziej to miejsce zarekomenduję. Jest to coś, czego nie jadłem jeszcze nigdy. Generalnie najmniejszy kebab z tych, co mieliśmy, jest bardzo fajny lawasz tutaj. Dobre, jeszcze jest cebula. Ona też troszkę daje takiego smaku tutaj, ostrości. I ta ostrość tutaj jest pikantna, ta ostrość jest taka naturalna tutaj, bardzo fajne. 8,5, moim zdaniem bardzo podobny poziom jak ten poprzedni, tylko to już jest kwestia indywidualna. Kto woli jaką formę, bo to jest coś nowego, coś czego ja nie jadłem nigdy i naprawdę mi to bardzo smakuje. Także się okazuje, że Poznań kebabami stoi. Ale spoko, o! Na języku czuć. Pieprzność, co? To z mięsa, nie? Z mięsa, bo ja sam o mięso na razie ugryzłem. No wiem, właśnie. Obawiałem się, że nie będzie mi podchodzić, a ej, mocno doprawione. No mówię ci, taka pikantność naturalna, pieprzność, nie? O, ty masz sosu więcej. Mi to wypłynęły. Co tu dużo mówić, no. Cztery miejsca, cztery zupełnie inne miejsca, ale wszystkie trzymają wysoki poziom. Dałbym go albo na pierwszym, albo na drugim miejscu. Za number one. Number one jednak, kurczę, najbardziej mi podszedł. Czyli ja bym wziął number one, później Tonir, później ta pierwsza pozycja, którą jedliśmy i ostatnia turecka pozycja, chociaż wszystkie, nawet ta turecka była w porządku, więc naprawdę w Poznaniu jest gdzie pójść na kebaba. Jestem fanem generalnie najprostszych kebabów, czyli tych tureckich, dlatego też na pierwszym miejscu dla mnie jest ta szamka, której byliśmy przed chwilą i właśnie ten tonir, bo to są takie najprostsze, masz troszkę kilka warzyw i główną rolę gra mięso, to jest coś, co ja najbardziej lubię, tu jest naprawdę fajna ta pikantność. A na
pozostałe na drugim miejscu po prostu ta cała reszta, ale one są tak zbliżone, że to już zależy od indywidualnych gustów, co po prostu kto woli, tak? Jeżeli ktoś lubi bardziej rozmaicone Kebs Number One, albo ten pierwszy, którym byliśmy, którego nazwy nigdy nie mogę zapamiętać. Jeżeli ktoś kocha mięso i lubi naprawdę, jeżeli jest dobre i gra główną rolę, to Tonir albo Szamka. Szamko z Wrześni mi się myli. Deszcz nas złapał, więc dojedliśmy na uboczu, ale powiem wam, że ta pieprzność mi kupiła w tej baraninie i chyba jednak ja troszkę przesunę, że ten mi najlepiej smakował. Ja też się nad tym zastanawiam. Ja mu dam dziewiątkę, wiesz dlaczego? Bo ja po prostu jak próbowałem na początku tylko kilka gryzów, ja nie czułem tych sosów. Mhm. Później dopiero doszły do mnie ten sosy, ten miętowy i ten pikantna papryka. Zmieniam na dziewiątkę. Najlepszy kebab dzisiaj moim zdaniem był ten. Po prostu ten Tonir. Ja daję go na równi. Także dwa pierwsze miejsca. Na równi w sensie? To jest number one. A no. No dla mnie to jest dziewiąteczka ten. A ile kosztował? 29 zł, ale był najmniejszy. Ale jest wyjątkowy. Mhm. A ty ile mu dajesz? No to też 8,5. 8,5. Na baraninę wróbel? No, naprawdę. No. Naprawdę. Nice. Naprawdę. Najlepsze miejsce. Dobre miejsce. Ale wszystkie są dobre, po prostu wszystkie są tu dobre. Chyba musimy któregoś razu znowu przyjechać i poszukać, może tu wszystkie kebaby takie dobre są w tym Poznaniu. Bez kitu, ty. Pamiętam, warszawskie kebaby wcale nie są jakieś lepsze czy coś. To jest naprawdę top poziom tutaj. Tak więc słuchajcie, jeżeli wam się podobają nasze filmiki, dajcie lajka, naprawdę nam to pomaga w zasięgach i dajcie suba oczywiście, jeżeli chcecie widzieć, co się dzieje u nas na kanale. A my tymczasem, jako że jesteśmy już najedzeni, to do domu. Ciao! Słuchajcie, tak jeszcze jedno słowo dopowiem, bo naprawdę jestem mega pozytywnie zaskoczony tymi kebabami tu w Poznaniu. Ta różnorodność, tutaj przeróżne sosy w jednych miejscach, przeróżne dodatki. Tutaj mamy klasyczne tureckie, które naprawdę są no topowe, a tutaj jeszcze jakiś kebab z dzbana. Naprawdę jestem mega pozytywnie zaskoczony poziomem kebabów w Poznaniu, czyli to jest tak naprawdę miasto kebabowych doznań, czyli miasto Poznań. Także życzę tym wszystkim miejscom, żeby się tutaj rozwijały i dalej trzymały taki poziom, bo jest naprawdę dobry. My tymczasem lecimy do kolejnych miejscówek. Tak, rewolucje przed nami, proszę państwa, jadziem.